Państwu. Witają Państwa Anna Wieszczycka, przewodnicząca Stowarzyszenia Dobro Wspólne w Łodzi i wielu innych inicjatyw tutejszych. Przewodnicząca Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w Łodzi, natomiast stowarzyszenia to jest Jakub. Przewodniczącym Stowarzyszenia w Łodzi Dobro Wspólne jest Jakub Bargiel, którego jeszcze nie ma, będzie, dołączy do nas, jest obecnie na mszy świętej. I spotkanie prowadzi Łukasz Kudlicki, szef biura poselskiego w Błoniu, ale również członek Komitetu Katyńskiego, asystent pana Andrzeja Melaka. Ale to może już tyle wystarczy o nas. Chciałem, proszę Państwa, powitać gości. Państwo znają te twarze, ale powiem, kto jest z nami. Witamy w Błoniu i dziękujemy od razu za przyjęcie zaproszenia. Wiemy, że to jest szczególny czas. Wiemy, że macie dużo obowiązków. Witamy przede wszystkim panią generałową Ewę Błasik. Jest z nami również pani Maria Dłużewska, aktorka, reżyser. Wielu filmów dokumentalnych i o tych filmach będziemy dzisiaj rozmawiać, a jeden z nich zobaczymy. Jest wreszcie z nami pan Andrzej Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego Kręgu Pamięci Narodowej. Pan Andrzej działa również w zarządzie Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010. Zresztą pani Ewa Właśnik jest również w tym stowarzyszeniu. Proszę Państwa, wiadomo, z jakiej okazji się spotkaliśmy. W czwartek byliśmy wszyscy w Warszawie. Uczestniczyliśmy we mszy świętej w Archikatedrze Świętego Jana. Tutaj znaczna część naszych kolegów uczestniczyła również w marszu z portretami ofiar katastrofy smoleńskiej. Marszu organizowanym przez Solidarność 2010 z placu Trzech Krzyży traktem królewskim do Pałacu Prezydenckiego. W czwartek zatem uczestniczyliśmy w tych masowych, wielkich uroczystościach wspomnieniowych w czwartą rocznicę tragedii smoleńskiej, a dziś w naszym tutaj lokalnym gronie chcieliśmy się, aby chwilą zadumy, refleksji, także rozmowy uczcić ofiary tej największej tragedii, która dotknęła Polskę po II wojnie światowej. Myślę, że o konsekwencjach tego wydarzenia będziemy dzisiaj wiele mówić, zatem nie chciałbym przedłużać, ale mamy dla Państwa również niespodziankę. Są z nami również pani Agnieszka Pawlik i pan Janusz Kania, którym oddajemy teraz scenę do dyspozycji. Witamy serdecznie. Ja jeszcze chciałam przywitać, jest wśród nas Anita Czerwińska. Anito, witamy Cię. Anita jest szefową Klubu Gazety Polskiej w Warszawie, organizatorką miesięcznic na krakowskim Przedmieściu, mieszkanką naszego powiatu. Dziękujemy, że jesteś z nami dzisiaj. Thank you.
Schowaj, matko, suknie moje, perły, wieńce z róż, jasne szaty, świetne stroje, to nie dla mnie już. Niegdyś ja stroje róża lubiła, gdy nam nadziei potrasną strój. Lecz gdy do grobu Polska stąpiła, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka, narodowa, nucąc śpiewki, widząc szczęście świt, kiedy mszyła chorągiewki do łańskich dzic. W ten czas mnie kryła szata godowa, lecz gdy wśród bitwy brat zginął mu, kulą przeszyty w pola grochowa, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka, gdy kochanek w sprawie bratniej mściwą niosąc drą, przerasta raz ostatni moją ścisną dłoń. W ten czas choć smutna lubiłam stroje, lecz gdy się krwawe ukończył bój, a on gdzieś poszedł w strony nie swoje, jeden mi tylko przystaje strój. Gdy liść lauru, wawru, kwiaty dał nam zerwać los, brałam perły, drogie szaty i trafiłam w włos. Lecz gdy nas zdrady wrogom przedały, gdy zaległ Polskę na jeźdźców rój, gdy w wiązach jęczy naród nasz cały, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, twą gardę od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Agnieszka Pawlik, Janusz Kania. Proszę Państwa, program naszego dzisiejszego spotkania jest następujący. Chcielibyśmy najpierw poprosić o głos Panią Marię Dłużewską, która wprowadzi nas do projekcji filmu. Obejrzymy film, o którym opowie autorka, a następnie zaprosimy Państwa do rozmowy zarówno z autorką filmu, jak i z naszymi gośćmi, którzy siedzą obok Pani Marii, czyli z Panią Ewą i Panem Andrzejem. A nasi goście, utalentowani muzycy, nadal będą nam tutaj to spotkanie uświetniać. Jest Pani autorką wielu filmów dokumentalnych, ale od jakiegoś czasu zajęła się Pani sprawą smoleńską. Interesuje mnie, dlaczego Pani właśnie idzie tym śladem, dlaczego Pani podąża tym tropem. Nie jest to przecież sprawa zupełnie oczywista. Wręcz słyszymy takie głosy, że zajmowanie się tym tematem to już jest zupełnie niepotrzebne. 4 lata minęły, rany się
może nie zabliźniły, ale na pewno przyschły, tak mówią niektórzy. W związku z tym pytanie moje właśnie o to, dlaczego tematyka katastrofy smoleńskiej, dlaczego pani robi filmy właśnie na ten temat. Zanim właśnie tak przedłużam swoją wypowiedź, bo tutaj mam nadzieję, o już teraz się uda. Pani Maria Dłużewska jest z nami. Pani Mario, bardzo proszę o kilka słów na temat tych swoich obrazów oraz na temat filmu, który niedługo będziemy oglądać. Tak, jak zaczęłam robić pierwszy film, czy wpadłam na taki pomysł, to wpadłam chyba dlatego, że nikt się tym nie zajmował po prostu. Byłam pierwsza, może druga, ale w każdym razie wiem, Ewa Stankiewicz chyba już tam tak kręciła, tak. Ale to jest bardzo taka zwyczajna rzecz. No, żyjemy w cieniu tej straszliwej katastrofy i żyjemy w takiej ogromnie smutnej prawdzie o kondycji naszej, o kondycji Polaków, prawda? Byliśmy świadkami strasznej katastrofy, byliśmy świadkami tego, jak naród przepięknie wstał, jak zareagował na tę tragedię narodową i jak to wszystko zostało złamane, prawda? Jak powiedziano nam, że mamy milczeć, to nie wolno mówić o katastrofie. To było od pierwszych dni się zaczęło. I to jest kwestia prywatna. Ja te filmy robię dla siebie, inaczej nie umiałabym tu żyć. Nie wiem, jakbym była kowalem, to bym coś tam kuła pewnie, nie wiem, jakieś tablice odlewała. Gdybym była, nie wiem, czy no w każdym razie umiem robić filmy, no to tylko w ten sposób mogę powiedzieć to, co chcę powiedzieć, mogę powiedzieć prawdę i mogę powiedzieć to, co ja myślę. Inaczej moje życie w Polsce nie miałoby kompletnie sensu. Iść na emigrację wewnętrzną, no to znaczy dać się złamać, prawda? Wyjechać z Polski, też nie najlepiej. Ja uważam, że to, że te filmy smoleńskie zaczęliśmy robić, to był absolutny cud. To absolutny cud. I dzięki temu ja, jako zwykły obywatel Polski, mogę w tej Polsce żyć. Bo sobie wyrąbaliśmy, te kilka osób, które się tym zajmuje, wyrąbaliśmy sobie swoją drogę, swoją ścieżkę. Ona jest bardzo trudna, ale jest bardzo piękna. Ja zawsze mówię, że ja zrobiłam oczywiście bardzo wiele filmów, zanim się zdarzyła katastrofa. I ja nie znałam swojej widowni. Ja robiąc film oczywiście musiałam podejrzewać, jaka jest ta moja widownia i bardzo często wbrew decydentom, którzy w telewizji dawali pieniądze, mówiłam, bo ja robię dla swojego widza, ja nie jestem nikim nadzwyczajnym. Jeżeli ja tak myślę, to trzeba założyć, że ileś tam milionów myśli tak samo. Więc ja mam tego swojego widza, ja się nie muszę do nikogo innego dostosowywać. Ale ja tego widza nie znałam. Szedł sobie film w pierwszym albo w drugim programie, ktoś tam znajomy zadzwonił i tyle. A po Smoleńsku ja po prostu zobaczyłam swoją widownię. No, zobaczyłam, że to jest ten najlepszy kawałek Polski, jaki jest. Że mam takie szczęście, no bo to jest wielkie szczęście, mieć taką widownię, prawda? Tak elitarną, najlepszych ludzi. I jeszcze tylko ostatnie słowo. To ja piszę te scenariusze. To ja wybieram bohaterów swoich filmów. No proszę Państwa, no, jak ja mogę powiedzieć, że coś, że mnie jest źle, niedobrze, że ktoś tam coś tam zrobił. Jestem bardzo szczęśliwa, dlatego że wiele osób, bohaterów moich filmów, na pewno zostało moimi znajomymi, ale większość to są moi przyjaciele dzisiaj. I na pewno o braciach Melachach zrobiłem chyba pierwszy swój film w życiu 20 parę lat temu. Czy nawet jeszcze więcej. Andrzej, oczywiście był Stefan Melak, świętej pamięci Andrzej, byli bohaterami tego filmu wraz z resztą rodziny. Potem drugi raz jeszcze wystąpili, kiedy robiłam film o powązkach wojskowych, o tej niesprawiedliwości,
które tam się dzieje na Powązkach. I z całą rodziną Melaków, ja mogę śmiało, nie patrząc tutaj na Andrzeja, jestem zaprzyjaźniona i ja mam w nich wielkie, wielkie oparcie. To jest ogromne szczęście. Robić to, co się chce i jeszcze takich ludzi poznawać, tej klasy ludzi i zyskiwać przyjaciół. A Ewa Błasik, ja mam nadzieję, że Ewa też jest moim przyjacielem i że to... No, na pewno Państwo zazdrościcie takich przyjaciół. No i dlatego robię te filmy. Właśnie, tutaj w Pani wypowiedzi uchyliła Pani rąbka tajemnicy, że po prostu podchodzi Pani do tej sprawy emocjonalnie. Znała Pani niejedną z osób, która zginęła w Smoleńsku, prawda? Nie. Znałam, oczywiście, że znałam, ale to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia, czy ja tam straciłam kogoś bliskiego, czy nie. Nie. To ja mówię tutaj jak każdy z nas, każdy obywatel kraju, każdy obywatel Polski. To nie ma znaczenia, czy ja tam straciłam ludzi, których bardzo szanowałam, lubiłam, którzy byli bliscy. Myślę, że nie, że to dla każdego z nas była ogromne przeżycie, wielkie, bardzo osobiste. Tak. Ale ja mówię o tym dlatego, że myślę, że jeśli Pani wiedziała, co to byli za ludzie, to chyba motywacja była tym silniejsza, prawda, żeby te filmy robić wbrew przeszkodom, bo tutaj, co tu dużo gadać, rozmawialiśmy nieraz o tym, że ciężko jest te filmy robić, ciężko jest po prostu zgromadzić choćby fundusze, prawda, żeby ta produkcja mogła się udać. No tak, to zawsze jest cud. No, zaczynamy film, mają być pieniądze, potem ich nie ma. Film, który Państwo, mam nadzieję, zobaczycie z nami, Polacy, to był film drogi, dlatego że był robiony za granicą po prostu. Dużo taniej jest tutaj robić, czyli pewnie był dwukrotnie drogi, bo trzeba było do Australii polecieć, trzeba było ten. No i to na tym polegało, że nie wiem, no podróż w jedną stronę, na przykład, nie wiem, mam koleżankę w Australii, działaczkę Solidarności, bardzo dzielną osobę, która jest wdową i no właśnie ten wdowi grosz nam pozwolił gdzieś tam dolecieć, prawda? I na tej zasadzie my robimy te filmy, to rzeczywiście, ja mówię, że film zrobić to jest bardzo łatwe, żebraninę, prawda, uprawiać, no to jest, to nie jest przyjemne i to jest długotrwałe i to jest wyczerpujące, ale jak widzimy, jak bardzo ludziom zależy. I właśnie ja mówię teraz o czymś takim jak wdowi grosz, prawda, że ludzie dają czasami kwotę, no która nas nie urządza w żaden sposób, ale już my się nie załamiemy, już idziemy, bo mamy te, nie wiem, tam 50 zł od kogoś, to jest ogromne wsparcie. Więc mówię, tak to wygląda. No i teraz jeszcze wrócę do tych bohaterów moich pięknych. Panowie naukowcy, których Państwo zobaczycie, my u nich mieszkaliśmy przede wszystkim, bo my nie możemy działać jak ekipa profesjonalna. Nikt nam nie wynajmie doskonałego hotelu, nikt nam nie zapewni transportu, nikt nie będzie za nami nosił kamery, statywu i tak dalej, i tak dalej. My to wszystko musimy robić sami. I jeżeli ten film Polacy ma taką temperaturę, powiedzmy, jaką ma, to dlatego, że my mieszkaliśmy u nich, u wszystkich, jedliśmy razem, prawda, spaliśmy pod jednym dachem i takim od świtu do nocy towarzyszyliśmy. Oni naprawdę już mieli dosyć, bo te dwie osoby na głowie od świtu do nocy. Ale wydaje mi się, że ja nie narzekam, jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy się poznać i zaprzyjaźnić, ale wydaje mi się, że ten film jest o tyle lepszy, że te relacje były między nami siłą rzeczy takie bardzo bliskie. Więc wszystko to w jakiś sposób taki przewrotny potem owocuje jakby jakością filmu, czy też wyrazem filmu, czy emocją. Czyli wszystko to jakby samo się robi. Polacy to czwarty film. Czwarty film o tej tematyce, jeśli dobrze policzyłem. Mgła, pogarda, córka. Mgła, pogarda, córka, czwarty. Czwarty. I to jest tak chyba, że rzeczywiście widać w nich pewną chronologię zdarzeń, prawda? Bo mgła dotyczyła
ten film dotyczył bezpośrednio tego, co się wydarzyło w Smoleńsku i pierwszych reakcji zarówno bliskich tych osób, które zginęli. Testament. Piąty, które zginęły. Jeszcze testament. Testament. Jak to jest? Skąd pomysły na te kolejne produkcje? To znaczy, pierwszy, ja w ogóle nie wpadłem na pomysł, że, bo niby jak robić film, jeżeli telewizja wiadomo, że go nie kupi. My nie umieliśmy się poruszać w żaden sposób, no, zrobić film, prawda? No ale za co zrobić, jak zrobić? I to był przypadek, że poszłam na spotkanie z panami, którzy pracowali w kancelarii prezydenta i po prostu byłam olśniona tym, jak oni wspaniale mówią. Jak oni wspaniale mówią, są odważni. I przyszedł i usiadł koło mnie producent, Maciej Pawlicki, którego doskonale znałam. Ja zaczęłam szaleć, a za chwilę przyszła Joasia Lichocka i siadła przy tym samym stoliku, prawda? I ja mówię, wysłucham ich, ja mówię, panie Maćku, zróbmy film. Wyprodukuje pan? On mówi, no pewnie. Ja mówię, to ja zrobię film. Mówię, Asia, pomożesz mi? Ona mówi, no oczywiście. I to był pomysł po prostu, no... Znów coś się takiego zdarzyło, że myśmy we trójkę siedli przy tym stoliku. Doznaliśmy się, tośmy siadali koło znajomych, ale tak to było, prawda? Tak to było. I niestety ta współpraca z tym pierwszym producentem nie wyszła z różnych powodów. I wtedy Joasia Lichocka mówi, słuchaj, ale ja znam takiego Sakiewicza. Ja mówię, ja to go nie znam. No to chodź, pójdziemy, zaprosimy go na obiad i się zapytamy. Nie wiadomo skąd pomysł, gazeta, kto będzie filmy produkował w gazecie. Ale poszłyśmy, siadłyśmy, ja opowiedziałam, no powiedzmy, ja się zboiłam, się absolutna debiutantka, ja natomiast dokładnie wiedziałam, ile co może kosztować, ile co może... No więc tak siedziałyśmy, tak tłumaczyłyśmy i Sakiewicz, który nigdy w życiu nie miał z filmem do czynienia, powiedział, dobrze, to ja to zrobię. Więc po prostu szaleństwo kompletne. I rzeczywiście mgła powstała z szaleństwa. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Pani Anita Czerwińska, która tu siedzi i nic nie wiedziała, o co chodzi, była kierownikiem produkcji. I ja mówię do... Naprawdę przysięgam, że operator, dźwiękowiec i ja byśmy jedynymi osobami, które wiedzą, o co chodzi. I naprawdę, oni bardzo... Anita była fantastyczna. Fantastyczna była. I wszystkiego się w biegu uczyła. Także ona w tej chwili jest, ja sądzę, że jest absolutnie ma nowy fach w ręku, a to jest bardzo poszukiwany fach, także Anita nie zginie, że jako kierownik produkcji. Także to powstało z pomysłu, z szaleństwa, to było 5 razy jakieś tam załamanie jeszcze, ale powstał ten film. No potem Pogarda, to już siłą, potem tak, Pogarda, bo wtedy zaczęło się to szkalowanie rodzin, ta najgorsza rzecz, jaka nam się zdarzyła. Czyli brak szacunku do wdów, sierot i takie, no taka zapaść cywilizacyjna zaczęła się, prawda? I ten film powstał. Potem ja chciałam, żeby trochę optymistycznie coś było i zrobiłam film Testament o dzieciach, tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, dzielnych dzieciach, które zostały same czasem w takich dość dramatycznych warunkach, a wszystkie po dramatycznym, po stracie ojca, prawda? I te dzieci każde na swój sposób realizuje testament ojca, prawda? Na przykład młody Płażyński, no wprost, podjął się pilotowania ustawy, którą ojciec rozpoczął. Natomiast Diana Merta, córka pana Merty, pasierbica, bo to nie jest jego rodzona córka, która wychowuje dwoje dzieci, jedno niepełnosprawne, mówi, bo on mnie nauczył kochać. Ja dlatego umiem się zajmować swoimi dziećmi i tym swoim niepełnosprawnym dzieckiem, bo jak ja byłam mała, to on, ojczym, siedział przy mnie godzinami, dniami, nocami w szpitalu. I on mnie tego nauczył, nauczył mnie miłości. Każde to dziecko w jakiś inny sposób, znaczy poprzez te dzieci dopiero rozumiemy, kim byli ich rodzice. Co to byli za wspaniali ludzie. No i taki zupełnie przypadek, film o Marcie Kaczyńskiej, który nakręcili moi koledzy. Niezbyt, tak powiedzmy, tutaj by nie przyszli, oni nie usiedli między nami.
ale na Kręcinie jakimś cudem kawałek relacji Marty Kaczyńskiej, kawałek Pałacu Prezydenckiego tuż po katastrofie, ale potem nie wiedzieli, co z tym zrobić. Bo przecież nie zaczął tego dawać do Gazety Polskiej albo w sieci, albo gdzieś tam. No to, a ponieważ się znaliśmy, to mówię, czy ty byś tego nie kupiła? No ja to nie, ale no i znalazły się pieniądze i tak powstał ten film, z którego chyba najbardziej jestem dumna, Córka. To jest akurat dlaczego jestem najbardziej dumna. To jest film, który najwyżej jest oceniany przez moich kolegów zajmujących się filmem. O, światłych reżyserów. Oni jakby, to jest najkrótszy film i taka no Marta jest wspaniała oczywiście, Marta Kaczyńska, ale udało nam się. Także to wszystko, mówię, no robimy cudem, żyjemy cudem. W Polsce jest coraz gorzej, czyli tak myślę sobie, że coś chyba ja źle trafiam z tymi filmami. Może ja to w ogóle niepotrzebnie robię, bo niczego się nie dało nam radykalnie zmienić, a ciągle na to czekamy, prawda, wszyscy. Ciągle mamy nadzieję. Ja będę dalej robiła te filmy, bo inaczej umarła, ale może to za mało, nie wiem. Może coś więcej powinniśmy robić. Tak, tutaj przed chwilą pan Andrzej skomentował, że zastanawia się, co by było, gdyby te filmy nie powstały. Przecież miliony ludzi, o czym wiadomo, obejrzały te filmy, bo tyle kopii się rozeszło, plus te wszystkie projekcje w całej Polsce i na świecie, tak naprawdę wszędzie tam, gdzie są skupiska Polaków. Setki tysięcy i na pewno też miliony ludzi obejrzały te filmy. Wiecie państwo, to jest coś takiego, że ja na Krakowskim Przedmieściu mogłam dopiero być o 9:30 wieczorem. Ewy nie widziałam jeszcze na telepinie, bo tam się jakoś przepchnęłam, przepięknie mówiła. Ja tam, chodząc wśród tych ludzi, ja sobie zdaję sprawę, że nikt nie wie, jak ja wyglądam, no bo skąd, prawda, ja filmy robię i do mnie ludzie podchodzą, dziękują mi za filmy, nie wiem skąd mnie znają. Ja potem dzisiaj z Anitą rozmawiam, Czerwińska, no i mówię, że tak się źle czuję, że to jest dla mnie takie ciężkie ruszyć się z domu, wyjechać. Ja po prostu mimo wszystko, po takich przeżyciach ja właściwie cały dzień jestem nie do użytku, bo emocjonalnie taki ładunek potwierdzenia tego, co ja robię od państwa, a jednocześnie odpowiedzialność, prawda, też. To ja powiem szczerze, ja jestem chyba jedną osobą, która stara się odmawiać spotkań. Ja to bardzo, bardzo, tak naprawdę, bardzo przeżywam. I dla mnie ta krótka wędrówka po tym Krakowskim Przedmieściu, gdzie z tyloma ludźmi porozmawiałem, oczywiście jestem ucieszona, ale to jest widocznie taka dawka wielka, że ja potem tak klap i mnie nie ma. Czyli myślę, że wszystko jest trudne. No, w tej chwili sprostać wyzwaniom takich czasów, w które wpadliśmy, to rzeczywiście jest ciężka rzecz, ale pocieszają mnie kolejni bohaterowie. Filmu, który w tej chwili realizuję, robiłem wywiad z 94-letnią panią Lidią Lwow, żoną, towarzyszką życia Boże, dziura w głowie, mów, Łupaszki, czyli majora Szendzielarza, prawda? Ona, ona siedziała 8 lat w stalinowskim więzieniu. Zamknęli ją razem z Łupaszką w 48, go stracili w 51. Ona wyszła w 56. Młoda dziewczyna. Z tego większość czasu przesiedziała sama w celi. Ja tak już, no wie pani, proszę mi powiedzieć, jakim cudem to. Ona mówi, bo życie jest wszędzie. Bo więzienie to też jest życie. I to jest moje życie. Mówi, no w takim czasie się urodziłam, nic na to nie poradzę i trzeba żyć. I więzienie to też było moje życie. Ona nigdy nie odepchnęła tego, tych strasznych przeżyć.
Tak, to jest składnik mojego życia. Mnie w ogóle spotkanie z tą panią, rozmowa z nią, nieprawdopodobnie wzmocniło. Tak mnie, tak jak dla mnie, jak zaczynam tak marudzić, jak przed chwilą tu państwu mówiłam, a tu się źle czuję, a tu przeżywam, a coś, to ja myślę na przykład o Ewie Błasik. No i już staję na nogi, no bo gdzieś porównać sytuację kogokolwiek z nas tu siedzących. To jeśli państwo pozwolą, teraz ponownie oddamy tutaj scenę Agnieszce Pawlik i Januszowi Kani. Projekcji poprosimy państwa o podzielenie się swoimi wspomnieniami, swoimi emocjami. Refleksja, że życie dopisuje już kolejne rozdziały, bo jak wiemy, profesor Nowaczek już nie pracuje na swojej uczelni. Po tym, jak skończyła się jego umowa, uniwersytet nie przedłużył kontraktu. Wiemy, że szczególnie on był atakowany, ponieważ był tak naprawdę naukowcem, który koordynował pracę tych wszystkich naukowców, którzy podjęli się działania, podjęli się na własną rękę dochodzenia do prawdy. W związku z tym, co dalej? Czy będzie ciąg dalszy? Może od tego zacznijmy. Na pewno będzie ciąg dalszy. Tutaj bohaterowie mojego filmu Pogarda, jeżeli mówimy o filmach smoleńskich, działają dalej i tak samo ci panowie, których państwo tutaj widzieli, oni nie przestaną działać. Oni nie przestaną działać. Bądźmy spokojni. Teraz może chciałbym poprosić o kilka słów panią Ewę Błasik i pana Andrzeja Malaka. Również dzięki pani Marii wasze wspomnienia, wasze relacje, wasze też emocje zostały utrwalone. Mamy przed oczami te filmy. Akurat nie mówię tutaj o tym, który teraz oglądaliśmy, ale Pogarda, wcześniej Mgła. Jak to jest, kiedy serce pęka, serce krwawi, a trzeba właśnie sprostać temu wyzwaniu? Może panią generałową poproszę o kilka słów. Ja panią Marię Dłużewską poznałam właśnie po raporcie Anodiny. To był 2011 rok. 12 stycznia, kiedy ta pani generał, nie wiem, Anodina ogłosiła ten alkohol, bo ten alkohol najbardziej mnie zdrowia kosztował i nerwów, bo to już po prostu było, jestem żoną oficera polskiego i
chyba nie wiem, jak im tym bardziej to mnie bolało. I wtedy właśnie, kiedy pani Maria kręciła film Pogarda, no to ona doskonale najlepiej pamięta, w jakim ja byłam wtedy w stanie. Po prostu, no, zresztą jak ja tam wyglądam na tym filmie, w tym filmie. Teraz już jest trochę lepiej, państwo doskonale wiecie, bo na pewno śledzicie i ja tu nie będę już traciła czas na powtarzanie rzeczy oczywistych. Wiedzą wszyscy państwo, że nasi biegli stwierdzili, że nikt nie był pod wpływem alkoholu na pokładzie tego samolotu. To dla nas wszystkich było po prostu oczywiste, tylko jak ja miałam udowodnić tę prawdę, która no, bardzo była przykra dla naszej rodziny i myślę, że dla wszystkich, przede wszystkim lotników, ludzi w stalowych mundurach. Bo oni znali swojego dowódcę, wiedzieli, że był oficerem wzorowym, jak o nim mówiono. Mówię o tych ludziach uczciwych, o ludziach naprawdę świetnych w tym fachu. Nie mówię o tych wszystkich, których wojsko się najczęściej pozbywało, a oni teraz gwiazdami TVN-u są. Nie będę tam tych nazwisk, bo to nawet nie ma o czym rozmawiać po prostu. Dlatego mój mąż został tak zniszczony, ponieważ nie chciał mieć z tymi ludźmi po prostu do czynienia. Ludzie, którzy nie potrafili, niektórzy nawet w ogóle nigdy za sterami nie siedzieli, wypowiadają się najwięcej i najbardziej źle o moim mężu. Te wszystkie książki, ten ostatni lot tych panów Osiecki, Latkowski, tam Białoszewski, gwiazda TVN-u. Chyba Osiecki ostatnio w TVN-ie, teraz dwa dni temu. Tak, no, to jest chyba, nie wiem, były polityczny, czy to jest w ogóle, kto to jest? No, tak, no, powtarzał te kłamstwa. Ja tam te książki zaniosłam do prokuratury. Tam są same kłamstwa na mojego męża. Nie będę się wypowiadać na temat fachowych spraw związanych z 36. pułkiem, bo no, nie mam męża, a nie chcę też tam obarczać i narażać na być może kolejne jakieś samobójstwa oficerów, lotników po prostu. Bo oni najzwyczajniej w świecie są bardzo zastraszeni. Wiedzą, że mój telefon jest bardzo kontrolowany i nie wiedzą, ja też nie chcę ich narażać, no bo niektórzy jeszcze po prostu pracują, bo została zrobiona po śmierci mojego męża czystka, jeżeli chodzi o ludzi, którzy, o zespół, który pracował dla Sił Powietrznych pod wodzą mojego męża. Wszyscy zostali zwolnieni, praktycznie, no tacy najbliżsi, prawda? Powiem państwu, że na przykład mój mąż, tutaj pani Marii, po drodze opowiadało po tym alkoholu, jak już jesteśmy, no, przy tym raporcie MAK, jakie miałam wsparcie ze strony Sił Powietrznych, kiedy pan generał Lech Majewski objął dowodzenie po śmierci mojego męża. To jest ten generał, który obecnie za to, że wojsko zastraszył, że wojsko nie miało prawa bronić mojego męża, pod groźbą utraty stanowisk zakazał obrony mojego męża. Sam oczywiście jest po moskiewskiej szkole. Udał się na stulecie lotnictwa Federacji Rosyjskiej do pana pułkownika Putina na święto. Oczywiście wszystko chce zrzucić na mojego męża, całą winę za te wszystkie katastrofy. I teraz jest generałem generalnym. Właśnie jego człowiek, pułkownik Sadek, po raporcie Anodiny został, znaczy jak ten generał Majewski objął dowodzenie, to właśnie na stanowisko oddziału wychowawczego postawił swojego pułkownika, który był jego prawą ręką, pułkownika Sadka właśnie.
No i ten pan pułkownik Zadek, akurat była po raporcie Anodiny 2011 rok. Ten raport był 12 stycznia, a 23 stycznia 2008 roku spadła kasa pod Mirosławcem. No i ja byłam zaproszona przez te wdowy na uczczenie kolejnej rocznicy tej tragedii. Obchody były w Krakowie. I z dowództwa sił leciała kasa, samolot kasa z Warszawy do Krakowa na uroczyste obchody w kościele mariackim rocznicy kasy. I ten pułkownik, ponieważ mąż go nie tolerował i jak mąż mój dowodził, więc go tam odsunął na boczny tor, bo to jest tam były polityczny i bardzo, bardzo taki no niegrzeczny. Ja byłam no kilkanaście dni po tym raporcie tej Anodiny w okropnym stanie, ale bardzo chciałam być z tymi żonami pilotów, żeby razem być z nimi, bo bardzo mąż się nimi opiekował, tymi wdowami po pilotach, wszystkimi, nie tylko po tej Kasi. On jako pierwszy dowódca je wszystkie zaprosił, z honorem przyjął w Dęblinie. Pierwszy po II wojnie światowej generał, który upomniał się o wdowy po pilotach. Oczywiście było wiele łez, ja też nie mogłam do tych dziewczyn mówić, płakałam razem z nimi. Więc państwo możecie sobie tylko, bo ja bym mogła wiele mówić o mężu, ale nie mamy czasu, więc jak gdyby tutaj daję przykład, jakiego formatu to był człowiek i dlaczego tak bardzo go niszczą ci wszyscy, którzy tak, nie wiem, czy oni są, czy to są Polacy, no ale to już państwo oglądaliśmy przed chwilą, tytuł filmu był Polacy, państwo przyszliście tutaj, więc wy jesteście prawdziwymi Polakami, więc mówię do swoich, więc wiem, że mnie rozumiecie, ale kończąc jeszcze z tym pułkownikiem Sadkiem, więc możecie sobie państwo uzmysłowić, jakie miałam właśnie wsparcie pod wodzą tego generała Majewskiego z ust pułkownika Sadka, tego szefa oddziału wychowawczego, kiedy byłam na pokładzie tego samolotu, tej kasy do Krakowa, podszedł i zapytał do mnie. Mnie w ten sposób. Napije się pani wody czy wódki? Ja byłam w okropnym stanie. Jeszcze nie mogę mówić. ABW zajęło się tym pułkownikiem. Z tego co wiem, wyprowadziło go z dowództwa sił w kajdankach. Nie za tę wódkę, tylko za to, co on robił. Za przekręty, więc chcę państwu po prostu dać do zrozumienia sygnał, kim jest obecny generał generalny, generał broni Lech Majewski. Jestem pełna szacunku i bardzo się boję o bezpieczeństwo porucznika Wosztyla, który mimo tego, że jest zastraszany, a przecież nie żyje, już technik świętej pamięci Muś. Tutaj w tym filmie też była mowa, że trudno uwierzyć, żeby zszedł do piwnicy i popełnił samobójstwo. Ale jak państwo wiecie, on słyszał te 50 metrów, że Rosjanie im kazali schodzić. Znaczy nam mówili o 50 metrach, a tego nie ma w stenogramach. I porucznik Wosztyl teraz w programie 10 kwietnia, w programie TVN24, bo chcemy, żeby no tam też ta prawda docierała, u redaktora Bogdana Rymanowskiego mówił, jak traktowano tego porucznika, bo on był dowódcą tego załogi, tego jaka, który wylądował. I on miał prawo tam wylądować. I co zrobił? Generał Majewski, żeby udowodnić winę
Tak, ten porucznik można obejrzeć, po prostu wejść w program 1:1 Bogdana Rymanowskiego, rozmowa z Wosztylem, więc to, jeżeli Państwo żeście nie oglądali, to polecam, naprawdę. Ten porucznik jest niezwykle, no, bardzo honorowy i po prostu, no nie ukrywam, że ja go cały czas mówię do niego, że musisz mówić, bo jeżeli nie będziesz mówił, oni cię zastraszają, ale no po prostu nie wiadomo, czy, no, czy go nie usuną, zanim on nie powie tej prawdy, więc niech lepiej już powie. No w każdym bądź razie pan generał Majewski bardzo się starał, żeby obwinić z każdej strony naszych lotników i doniósł do prokuratury przecież na tych chłopaków, na tego porucznika Wosztyla. Cały czas robi tak, żeby on reprezentuje stronę rosyjską tak naprawdę, interesy rosyjskie. I ten generał po śmierci mojego męża w Poznaniu miał odwagę, zresztą miał odwagę, no on mówi to, co czuje, co ma w głębi serca. Powiedział, że on był w tych Stanach, tam w Waszyngtonie, no tam pobierał nauki, ale tak naprawdę to on jest po tej właściwej szkole, po Akademii Sowieckiej. Także proszę Państwa, no gdyby w razie ataku z tamtej strony, jak wiecie, jest gorąco, po jakiej stronie on będzie? Po swojej. Także gratuluję właśnie panu prezydentowi Komorowskiemu. Ja powiem wprost, no już, no, no cóż, no jaki prezydent, taki generał najważniejszy. A po 10 teraz na Powązkach, kiedy byłam 10 kwietnia, teraz w 4. rocznicę śmierci naszej wspaniałej elity. Dziennikarze zwrócili się do mnie, no, z pytaniem, co z tym alkoholem, no i co dalej. No więc powiedziałam, że absolutnie uważam, że teraz powinny, prokuratura już się wypowiedziała, biegli zbadali. No i jak Państwo wiecie, na całym świecie funkcjonuje kłamstwo, że po prostu natowscy generałowie, natowscy dowódcy nie mają wiedzy, nie wiedzą, przepraszam, że mój mąż niewinnie został tak brutalnie oszkalowany i mundur został zhańbiony, polski mundur lotniczy, niezwykle dumny. No i teraz uważam, że polskie władze powinny stanąć na wysokości zadania i chociażby NATO powiadomić. A wiedziałam, że prezydent Komorowski wybiera się dzień po rocznicy katastrofy, czyli wczoraj był w miejscu, gdzie mój mąż w dowództwie sił powietrznych, w tej chwili w tym na Przyżwirki i Wigury jest generalne dowództwo sił zbrojnych i tam dowodzi właśnie ten generał Majewski. I właśnie tutaj mówiłam dziennikarzom, żeby zapytali prezydenta Komorowskiego, no co zamierza zrobić, i bo ja się domagam, żeby no zabrał głos. Jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jest w miejscu, gdzie mój mąż dowodził i gdzie witano z wielkimi honorami jego trumnę i gdzie wojsko mówiło, że żegna wybitnego generała, wspaniałego dowódcę, niezwykle sprawiedliwego i bardzo, no, takiego kompetentnego, którego szanował świat i w ogóle NATO było zachwycone kompetencją mojego męża. No i co pan prezydent NATO? O, właśnie, jeżeli Państwo nie czytaliście jeszcze, to polecam, wydrukowałam Komorowski po słowach wdowy po generale Błasiku. Honor należy zwracać tym, którzy go stracili. Wiem, że są oczekiwania, by w jakiś szczególny sposób chronić pamięć i honor polskich żołnierzy i lotników, powiedział Bronisław Komorowski. Jestem jednak przekonany, że najlepszą formą ochrony tych, którzy nigdy honoru nie stracili. No dobrze, że po 4 latach takie słowo chociaż powiedział, takie zdanie. Jest po prostu wdzięczna pamięć, podkreślił prezydent.
Dzień wcześniej wdowa po generale Andrzeju Błasiku, Ewa Błasik, oceniła, że nadszedł czas, by zwierzchnik sił zbrojnych zwrócił honor jej mężowi. No i cóż zrobił polski prezydent? Żeby jakoś, bo już widzą, że już ja naprawdę nie żartuję i na krakowskim przedmieściu i wszędzie chodzę, mówię, też nie wiem, co ze mną się stanie. W każdym bądź razie ja naprawdę bardzo pragnę. Jestem coraz silniejsza, jesteście ze mną i co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ja mówię prawdę, a jeżeli coś mi się stanie, jakiś samochód mnie przypadkowo potrąci, to żebyście wiedzieli, że to po prostu jakieś służby i że ja na pewno sama tego bym nie zrobiła. Bo tak jak gdyby ubezpieczam, że ja na pewno chcę żyć dla was, dla Polski, dla moich dzieci, dla naszej ojczyzny i mówić to, co przeżyłam, będąc w siłach powietrznych przez 25 lat. Mam ogromne doświadczenie, bo to ja się pasjonowałam tym, co mówią piloci. Po prostu ich kochałam słuchać pilotów polskich. I pokocham ich nadal i będę ich bronić, tych takich prawdziwych, uczciwych, którzy się sprawdzają w powietrzu, a nie tutaj w gadaniu głupstw w tych stacjach, no takich prorządowych. Więc no, pragnę powiedzieć, że jeszcze wracając do prezydenta Komorowskiego, więc skoro był już w tym budynku, na tym placu, gdzie stoi właśnie nasz wielki Wigury, no taka tablica poświęcona mężowi i wszystkim, załodze przede wszystkim na terenie tego obecnego dowództwa generalnego, a wcześniej tam było dowództwo sił zbrojnych, no to mógł chociaż te kwiaty złożyć pod tym pomnikiem, skoro już nie chce zupełnie światu powiedzieć i nie ma takiej potrzeby, nie czuje. No to poszedł, wymyślili tam pewnie podpowiadacze BBN, generał Koziej, no i tam obecny minister obrony narodowej, no że złoży kwiaty pod pomnikiem lotnika, no i to będzie nawiązanie do lotników II wojny światowej. Tak samo jak właśnie, jak Kamil Stoch poleciał, państwo wiecie, do Soczi. Ja uważam, że on podniósł tą szachownicę z błota smoleńskiego i w tym kasku z dumnie i mówił no, bardzo sławę taką chlubę polskich lotników. Miał odwagę, to jest ogromna odwaga w tej zmowie milczenia mieć, prawda? No to już tam słyszałam, że premier też tam właśnie, że to nie chodzi o Smoleńsk, tylko o tych pilotów z II wojny światowej. No my ich szanujemy, nasi piloci wychowywali się, mówię o tych wspaniałych pilotach na wzorcach tamtego pokolenia. No ale teraz też musimy pamiętać o tym Smoleńsku, bronić tej prawdy i tę prawdę pokazywać światu. Tak jak mówię, no oczekiwałam, że przynajmniej zdobędą się na ten krok i wyślą jakieś, tym bardziej, że już dowódca sił powietrznych Włoch zaraz po tym, jak ten alkohol ogłoszono, no to po prostu przysłał do mnie wzruszający list, rozpłakałam się oczywiście i po prostu, że taki list wsparcia, solidarności ze mną. My żeśmy, mąż mój, kiedy dowodził tutaj w Warszawie, gościł wszystkich dowódców NATO z małżonkami. Ja byłam u boku męża, ja po prostu znam ich wszystkich, oni między sobą. Przecież no jest mi okropnie przykro, kiedy ja ich znałam i ja wiem, że oni nie znają prawdy. No jak ja mam po prostu pisać do nich sama listy? No jak mam im tłumaczyć? No gdzie są polskie władze? Gdzie jest polski minister obrony narodowej? No co oni sobie w końcu wyobrażają? Przecież to jest hańba, jak oni się zachowują, no. No pójdzie kwiatki złoży, to jest prezydent, to ja się wstydzę za tych ludzi, nie wiem jak państwo. Nie poszedł nawet do tablicy męża w ogóle. Oni po prostu są, wyobrażam, jak nie mogą na mnie patrzeć. Oni są tak na mnie źli, że ja mówię tą prawdę. No,
Także kochani Państwo, no wspaniale, że tu przyszliście, że jest ta Maria Dłużewska, że jest w ogóle Andrzej Melak, że tutaj Łukasz Kudlicki, wszyscy Państwo, już nie wspomnę o naszej Anicie Czerwińskiej, którą nazywał naszą panią generał, bo ona tak tam co miesiąc na krakowskim przedmieściu i w ogóle wszyscy Państwo organizatorzy. No tutaj pan Kania, no właśnie. Również wspaniale pomaga i tak pięknie pisze, broni tej prawdy, szczególnie mojego męża. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję. No dobrze, to ja już chyba będę, ja tak się chciałam Państwu tu wyżalić, co ja tutaj mam na sercu. Wypłakać już mi lżej. Bardzo dziękuję i oddaję, znaczy nie słuchawkę, tylko mikrofon. Dziękuję. Ale na to może jeszcze wyjaśnię tutaj zebranym, o co chodzi z panem Januszem Kanią. Otóż pan Janusz jest inicjatorem budowniczym takiej grupy Polaków walczących właśnie o honor polskich lotników, szczególnie o cześć i uznanie dla kompetencji pana generała Błasika. Jest bardzo aktywny we wszystkich narzędziach internetowych, można te jego działania spotkać, między innymi na Facebooku. Jeśli ktoś tam z Państwa śledzi, to prosimy się przyłączyć, bo to jest to bardzo ważna inicjatywa. Szczególnie, że myślę, że to, jestem przekonany, że to było bez uzgodnienia, po prostu z gestem dobrego serca. Pani Ewa z czasem się o tym dowiedziała, prawda? No właśnie, dużo tutaj była mowa o zastraszaniu, o groźbach, o tych niespodziewanych też śmierciach. Dlatego właśnie szczególnie chciałbym się o to spytać pana Andrzeja. Kiedy strona rządowa szła w zaparte, pani marszałek mówiła, jak to przekopano teren katastrofy, to pan Andrzeju jako jeden z pierwszych bardzo konsekwentnie i otwarcie mówił, jak to wyglądało, jak wyglądał wyjazd do Moskwy na identyfikację. Zaprzeczył pan tym kłamstwom, jakoby lekarze i prokuratorzy brali udział w sekcjach. No jest pan chyba dla tego rządu chyba na tej liście na wysokim numerze. Czy pan się nie boi, panie Andrzeju? Spytam wprost. Powiedział ktoś na filmie, że ja też już swoje przeżyłem. Życie miałem ciekawe, dosyć długie, 70 na karku. Proszę Państwa, to, że gdy się mówi, że się nie boję, każdy ma jakieś tam obawy, ale ja jestem pełen uznania dla matki Polki, którą tutaj żeśmy poznali. To jest właśnie postawa, którą powinniśmy być dumni. Z panią Ewą spotkaliśmy się kilka godzin po katastrofie. Tak los nas usadził w jednej ławce w katedrze polowej Wojska Polskiego. Ja nie wiem, czy pamiętasz. Siedliśmy obok siebie i wtedy przedstawiła się, że jest żoną pana generała Błasika. Ja mówię, że jestem bratem Stefana Melaka. I ta nasza przyjaźń była taka od razu spontaniczna. Proszę Państwa, gdy byliśmy w hotelu Nowotel, oczekiwaliśmy na wylot do Moskwy, to polskie służby ratownicze robiły wszystko, żebyśmy my tam nie polecieli do tej Moskwy. Tak straszyli, tak wkładli nam w głowę przez chyba 8 godzin albo więcej, że faktycznie poleciało nas tego dnia tylko 100 osób, a w tym holu, w tym hotelu było nas kilkaset osób. Propaganda od początku była skuteczna i to, co dokonało się w Smoleńsku, to była misternie uknuta
intryga, zamach, który był konsekwentnie realizowany tak jak w grze w szachy. Każdy ruch był przewidziany. Powiem jedno, my żeśmy trochę ich zawiedli. Byłem w Moskwie 5 dni. Wszystko przebiegało chyba zgodnie z ich wytycznymi. Aż w końcu mnie to zaczęło wkurzać, zacząłem zadawać niewygodne pytania. A to panu arabskiemu, a to pani Kopacz, to tym także innym osobom, które tam były. I wiecie, jak to jest. Gdy jedna osoba się odważy pytać, to za nią pytają też inni. Gdyby mówiłem, że jak można tak okazywać nam ciała, odezwał się porucznik Wojska Polskiego, mówi, jestem adiutantem jednego z generałów. Pokazywano mi ciało mojego dowódcy, a ja je rozpoznawałem wraz z córką. Pytałem, dlaczego to ciało nie jest umyte, dlaczego jest w ziemi, w krwi. Rosjanin, który pokazywał, wziął butelkę z wodą, szmatę i przy dziecku i tym adiutancie za to ciało myć. Ja tego nie chciałem mówić. To jest tak bolesne dla tych rodzin, ale trzeba mówić, proszę Państwa. Pomimo bólu wszelkiego trzeba. Zadawałem pytania różne, nie odpowiadano mi wprost. Na tej sali byliśmy, bywali także przedstawiciele specjalnych służb rosyjskich, bo to jest nieuniknione. I gdy arabski mówił, że trumny nie będą rane w Polsce, to mówił nie do nas, ale do tych, którzy tam siedzieli. I proszę zobaczyć, a nam mówiono, pani Kopacz mówiła tak, proszę Państwa, ręka w rękę, polscy lekarze i rosyjscy, polscy prokuratorzy uczestniczą w cechach zwłok.